Chciałbym powitać wszystkich Państwa w przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, jest ono częścią konferencji zatytułowanej Osądzić rzeź woli. Nie bez powodu taki właśnie tytuł daliśmy tej konferencji, bo jednym z celów jej jest nie tylko przekazanie do świadomości publicznej i w Polsce, i za granicą tego, co się wydarzyło w sierpniu 1944 roku w warszawskiej dzielnicy Wola, ale również poszukanie drogi prawnej, która doprowadziłaby do osądzenia sprawców lub w tym przypadku ze względu na upływ czasu ich następców prawnych. Tu trzeba wspomnieć o jednej rzeczy. Rzeź Woli była zbrodnią ludobójstwa, a więc ona się nie przedawnia. Co za tym idzie, jeżeli nawet bezpośredni sprawcy nie żyją, to są ich następcy prawni. W tym przypadku mamy do czynienia nie z wielokrotną zbrodnią poszczególnych przestępców, ale mamy do czynienia ze zbrodnią, która została zaplanowana i wykonana przez państwo, rękami funkcjonariuszy tego państwa. A więc trzeba od razu sobie wyraźnie powiedzieć, następca prawny sprawcy rzezi woli jest, istnieje i jest podmiotem prawa międzynarodowego. To jest jeden z elementów, który nam przyświeca jako, no powiedziałbym, jeden z głównych celów naszej konferencji. Rozpocząć ten nasz blok, przypomnę, że tutaj akurat w tym centrum edukacyjnym mieliśmy dwa bloki przewidziane. Jeden z nich to jest blok historyczny, on się teraz rozpocznie. Drugi będzie po pewnym czasie blok prawny, gdzie będziemy analizować również zagadnienia prawne. Całe nasze dzisiejsze spotkanie w tej siedzibie miało być poprzedzone wystąpieniem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława Szarka. Poinformował mnie, że ze względu na inne obowiązki nie będzie mógł być obecny, ale że wystosował do uczestników naszej konferencji list, który miał być tutaj odczytany. Niestety, tak jak się dowiaduję przed chwilką, list ten miał odczytać dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pan dyrektor Pozorski. I niestety do tej pory do nas nie dotarł. Mamy informację, że być może w ogóle coś mu przeszkodziło w obecności. Informuję Państwa o tym, dlatego że nie jest to żadne zaniedbanie ani ze strony pana prezesa, ani ze strony organizatorów, ale okoliczności tak się złożyły, że nie mamy w tej chwili ani osoby pana prezesa, ani jego listu. Jeśli można w związku z tym, to jeszcze raz serdecznie witam wszystkich obecnych, w szczególności witam członków Komitetu Naukowego. Witam również prelegentów, którzy będą występować w tych dwóch blokach, bloku historycznym i bloku prawnym. Jeśli chodzi o ten pierwszy blok, blok historyczny, będzie go prowadził pan profesor Wiesław Wysocki. Bardzo proszę, panie profesorze, o zajęcie miejsca za stołem i poprowadzenie naszych obrad. Dziękuję bardzo.